No i patrz, Michał, z tymi bajtlami to jest, nie? No, bajtle dobre są, no. Jadłem kiedyś, bardzo dobre. Jakie? Coś ty jod! No, Michał, bajtle. Czekaj. Bajtle to są dzieci. A nie, to... Ty się tak... z Baba Jaga, czy co? To ty o bajtlach... Dobra, Michał, ty też masz dzieci? Mam. Czyś jest jod? Nie, mam. Dobrze się mają. Dziążki? Gdzie dziewuszki chłopaków? Chłopaków, słuchaj, no to te twoje karnusy już jakieś lipsty do domu skluzają? Nie zrozumiał. Tam, tak po polsku? Ach, Michał, Carlos, czyli synek taki... No to to zrozumiałem, no, z panietonu. Lipsta, czyli narzeczono. Skludzać, czyli sprowadzać na przykład, czy po prostu już do nich dziewczyny przychodzą. Michał, jak ty się chcesz na tym Śląsku uchować, jak ty nic po Śląsku nie umiesz? Ale Trudka, ja się uczę, to jest długi proces. Ty się uczysz tyle lat i dalej niewiele potrafisz. Ja się też uczę. Ja już prawie dyrektorem zostałam. No prawie robi różnicę. No, no właśnie, to ty mi powiedz, co ty po Śląsku umiesz w ogóle powiedzieć? Czy ty wiesz, co to jest koł kastla? Wiem, jaki jest prąd i wiadro. Prąd i wiadro, no ale to, co ty prąd w wiadrze nosisz, Michał? Jest takie powiedzenie na Śląsku, żeby przynieść właśnie wiadro prądu. No właśnie, no właśnie. I przyniosłeś? No nie, bo to jest takie, że się właśnie testuje delikwenta, czy on wie, o co chodzi, czy nie bardzo. No, bo na przykład jak po Śląsku powiesz żyć albo nie żyć, to ma zupełnie inne znaczenie niż u Szekspira. Tak. Podejrzewam, że tak jest. To też już znam. No ale właśnie. Słuchaj, Trudka, bo to nie jest tak. Ty będziesz teraz na mnie krzyczeć jak zawsze. A ja w ogóle na ciebie nie krzyczę. Słuchaj, ja się uczę języka śląskiego. Naprawdę. Ja się uczę. A na dowód tego, że tak jest, to powiem ci, że może nie godą, ale rozmawiam z mieszkańcami regionu. Możecie to państwo w tej chwili zobaczyć. Po śląsku? Pytanie na przełamanie lodów. Jaką ma pan tolerancję na cukier? Staram się ograniczać cukier, ale przyznaję, że kiedyś było z tym, że cały czas praktycznie. Ja mam tak cały czas, że jakoś staram się i nie wychodzi. Jak scharakteryzować osobę tolerancyjną? Osoba tolerancyjna to jest taka osoba, która według mnie przynajmniej nie wchodzi z butami w życie innej osoby. Nie wyraża agresywnie swoich czasem błędnych racji. Może się nie zgadzać, no ale też... Nie krytykuję. Nie myśląca o czymś, nie nastawiająca się do czegoś negatywnie, tylko próbując coś poznać, zanim jakby wyrobić sobie zdanie. Czego nie toleruję? Hipokryzji. No, to prawda, hipokryzja jest bardzo uciążliwa. Nie toleruję tego, jak ktoś komuś przerywa i próbuje tak komuś mówić, że ktoś inny jest głupi, a on jest najmądrzejszy. Jeżeli ktoś jest arogancki, narcystyczny i to emanuje tym jakby w takim moim towarzystwie, to nie lubię raczej czegoś takiego. Załóżmy, że pani mieszka w akademiku albo na stacji, przyjmijmy. I ma pani współlokatora albo lokatorkę, wszystko jedno, płeć nie ma żadnego znaczenia, który jest notorycznym syfiarzem. O nie. Nie lubię tego. Mam podobną sytuację mieszkając z bratem właśnie, więc tego nie lubię na pewno u osób. Pozdrawiamy brata. Czego państwo bliscy nie do końca akceptują w panu? Za dużo żartuję jakby w poważnych sytuacjach i ja tak reaguję trochę na stres, rzucam głupie żarty i mówią mi, że może najwyższy czas przestać, jakby dorośli człowieku. Zapominalskość. Tak myślę. Jestem marudny. Nie do wytrzymania. Ja nie zauważyłem, ale okej. Okay. Czasami jestem trochę pyskata, więc może to. Nie, jakaś bzdura, przesada. Wiem, że jestem uparta i to jest dość irytujące. Za duża wrażliwość. Że jestem bardzo wrażliwą osobą i na przykład niektórych to denerwuje, że na wszystko zwracą uwagę, co się dzieje dookoła. To ostatnie pytanie, obiecuję. Czy toleruje pan tą sondę? Powiedzmy, jakby tutaj... Było okej, można tak powiedzieć. No, jak tu stoję, to toleruję. No, nie wiem, co powiedzieć. No to tak, albo nie. No to tak.